Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony K209. Witam oczywiście w kolejnym przeglądzie roślin. Przepraszam, że to oczywiście tak późno, ale musiałem praktycznie nadrobić kilka zaległości. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu o nawozach, bo warto. Ciekawy oczywiście film, bardzo oczywiście zapraszam do oglądania. Dzisiaj taki krótki przegląd roślin. Mniej więcej widzimy, że nasz aloes, oczywiście przepraszam, że takie przerwy, ale jest ponad 26 stopni. W południe ma być 29 stopni. Boże, to się po prostu w głowie nie mieści, że są takie upały. Rośliny coraz bardziej potrzebują wody i brakuje tej wody. Jak ten aloes wygląda? O, teraz jest dobrze chyba. Momencik. Tak, jest ok. Tu oczywiście musimy zmniejszyć tę częstotliwość, tak jak tu mniej więcej widzimy. Przepraszam. Aloes. Tu mamy oczywiście bambusa, który wyszedł. Tu mamy Codledon pendens, taki kaktus niespotykany, ale długo szukałem go i w końcu go znalazłem, tak jak już w poprzednich materiałach mówiłem, w aptece go dostałem. Oczywiście dziękuję oczywiście paniom z Halera za ten oczo upominek. Tu mam oczywiście fikusa chyba Benjamina czy Naiden, coś takiego. Zobaczcie, jaka duża jest pachira teraz. Oczywiście ta pachira będzie niestety na wydanie, bo praktycznie nie ma miejsca niestety. Nie ma miejsca. Tu mamy oczywiście, tu troszeczkę przybliżę ten wyjść, Hamedore. No i mamy storczyk. Storczyk, no praktycznie nie wiem, czy coś z tego storczyka będzie, czy nie. Tu mamy też palmę arekę z tamtej strony, chyba to będzie chyba z tamtej strony, tak, areka. I tu mamy praktycznie ten. Tak to mniej więcej się prezentuje. Tu oczywiście przejdziemy dalej. Tu mamy oczywiście mango z tej strony. Tu z tej strony jest mango. Bodajże chyba w tej siatce żółtej jest ukorzenione winogrono. W tej przezroczystej jest mandarynka ukorzeniona, tam dalej jest fiołek afrykański, wanilia i guava chyba tam jest, tak jest. Po tej stronie oczywiście jest mandarynka. Tu oczywiście mamy zasiane orzech ziemny, nie wiadomo czy coś wyjdzie czy nie. I tu dwie właśnie rośliny niewiadome, których ja nawet nie potrafię zidentyfikować. Praktycznie jedną oczywiście udało mi się zidentyfikować. Te dwie pierwsze tutaj z dołu, z przodu to są brązowe i w tej wielkanocnej doniczce. To ja nie wiem praktycznie co to jest, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Z tyłu oczywiście jest cytrynka malutka, potem jest awokado. No i mamy oczywiście róże i mandarynkę w butelce, która ładnie puszcza. Oczywiście tutaj troszeczkę odłączę ładowarkę, przepraszam bardzo. Tu zobaczcie, jak to praktycznie wygląda. Ta mandarynka w ogóle puszcza ładnie, elegancko. Zobaczcie, jak to ładnie puszcza. Róża też zaczęła puszczać. Tu z tej strony, tak zobaczcie. No, puszcza, puszcza. Ładnie to puszcza. Tak, z tej strony zobaczcie na wanilię. Wanilia już kolejne listki puszcza. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie wanilia puszcza nowe listki, bo jest dosyć dobrze nawożona i tak dalej. Także się cieszę, że udało się jakoś doprowadzić do takiego stanu, jakim oczywiście jest. Oczywiście mamy mandarynkę. Moją owoce ma, zobaczcie, jakie ma owoce. Tu ma oczywiście owoce. Troszeczkę ją musiałem ściąć, bo była, jakby to powiedzieć, troszeczkę za gęsta. Troszeczkę była za gęsta i niestety musiałem ją ściąć. Nie wiem, ile mi zostało baterii. Tu oczywiście mamy kolejne owoce. I tu z tej strony też. Tu z tej strony też. Tu też. I tu chyba też. Tak jest. Chyba tak. Tak, dokładnie tak. Także ta jest tak duży liść, dosyć spory z tymi mandarynkami.
Oczywiście wanilia na sam początek, fiołek afrykański coś mi tutaj choruje, nie wiadomo czemu. Czy to przez słoneczne? Może z braku wody, nie wiem czego. Oczywiście jak widzimy wieje nasz wiatrak, ale to jest za słabo. Temperatura coraz bardziej rośnie. Ale zobaczcie na to mango. Mango oczywiście wypuszcza nowe liście. To mnie oczywiście bardzo dziwi i tu mamy właśnie te dwie niewiadome, czyli tą, to znaczy tą i tą niewiadomą. To jest oczywiście cytryna, awokado i karob. Tak, dokładnie, karob. Troszeczkę nie widać tego karobu, bo tu jest słabe światło, ale tu oczywiście mamy karoba, zamiennik kakao oczywiście. Oczywiście mamy te moje te. Orzeszki ziemne, które oczywiście wsadziłem. Coś nie chcą kiełkować, nie wiadomo czemu. Chociaż kiełkują w środku, ale to potrzeba kilku, nawet chyba tygodni, żeby cokolwiek zaczęło kiełkować. Miało kiełkować 2 dni, ale z tego co mi mówiła specjalistka, to niby to zależy od świeżości właśnie orzechów. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ten mój parapet i tu z tej strony. Także jeżeli chodzi o to, o jeszcze wam pokażę może agawy moje. Jeśli ktoś jest oczywiście zainteresowany agawami, to oczywiście zapraszam. Tu troszeczkę przybliżę, bo tutaj troszeczkę nie widać. Oczywiście zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę pisać na porady ogrodnicze Karla na Facebooku lub na moim prywatnym profilu. Jeśli oczywiście ktoś jest zainteresowany agawą, małe oczywiście w cenie 5 zł, duże oczywiście 15, także zapraszam. Także jeżeli chodzi oczywiście o ten przegląd roślin, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten przegląd roślin czy też materiał, zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście porady ogrodnicze, ale oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Także dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia. Myślę, że jutro postaram się coś jeszcze nakręcić, coś i wstawię jak najszybciej. Na razie i do zobaczenia.